Agility to sport dla psów polegający na tym, że pies jest prowadzony przez swojego przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami. Musi pokonać bezbłędnie i jak najszybciej specjalny tor przeszkód. Jaka jest formuła tych zawodów? Formuła. Są to eliminacje do Mistrzostw Świata. Cykl, w trakcie którego zawodnicy zbierają punkty i potem na podstawie tych punktów są dopuszczani do właśnie zawodów Mistrzostw Świata. 105 mamy zawodników w tej edycji z całej naszej Polski. I z nadmorza są ludzie generalnie i tutaj z okolic, także ściągnęliśmy tutaj śmietankę naszej polskiej elity agility. Tutaj za nami znajduje się taki imponujący tor przeszkód, który musi pokonać właściciel oraz pies, tak? Dokładnie tak. Jest to team, który gra jak dobrze naoliwiona maszynka. To, co pokazuje przewodnik, pies wykonuje. Czasami są to gesty wyłącznie indywidualne, dograne tylko w tej danej parze. Każdy sobie dobiera własny jakby sposób komunikacji z psem i polega na tym przede wszystkim, aby tor przebiec bezbłędnie i w jak najlepszym czasie w odpowiedniej kolejności. Tak jest. No i tyle. Pies musi zaliczyć przeszkody w odpowiedniej kolejności, ale nie zna ich układu przed startem. Panie, skąd do nas przyjechałyście? Z Gdyni, z Wrocławia. Czyli zawody faktycznie ogólnopolskie, eliminacje do Mistrzostw Świata. No sporo dzisiaj się tutaj działo. No dokładnie. Jest sporo zawodników z całej Polski, praktycznie rzecz biorąc od morza do tarw. Wszyscy tutaj przyjechali i walczymy o punkty. Pani podopieczna, podopieczny? Jesse. W jaki sposób nauczyć Jesse'ego, żeby pokonał ten tor? Praktycznie rzecz biorąc już od szczeniaka zaczynamy pracę. Przede wszystkim to jest budowanie kontaktu, a reszta powoli przychodzi z czasem na treningach. Columbia Agility, tak? Tak, to jest taka pamiątka, którą akurat przywiozłam z Mistrzostw Świata. Tam jest taki zwyczaj, że się zawodnicy wymieniają koszulkami i jakimiś różnymi gadżetami. I ja tak dzisiaj właśnie jestem trochę międzynarodowo. W ilu zawodach do tej pory brała Pani udział? Ilu w ogóle zawodach? Oj, wie Pan co, to będzie szło w grube setki, dlatego że ja to robię od 15 lat i tak startuję mniej więcej raz, dwa razy w miesiącu, no więc już trochę tego się nazbierało. Czy tego typu zawody są popularne w Polsce? Nie tak popularne jak w innych krajach, ale coraz popularniejsze. Które rasy psów zazwyczaj wiodą prym, wygrywają? To znaczy, uprawiać agility można z każdym psem, który jest zdrowy i w miarę sprawny fizycznie, w dobrej kondycji. Jeśli chodzi o rasy takie, które się sprawdzają dobrze, te psy, które są nastawione w ogóle na kontakt z człowiekiem i lubią współpracę z człowiekiem, więc się fajnie sprawdzają owczarki belgijskie, border collie, owczarki pirenejskie, owczarki szetlandzkie, bardzo dużo ich biega. Też biega sporo psów myśliwskich, może nie tak dużo jak kiedyś, ale też się zdarzają. Dużo terrierów na przykład jest, pudelki też są w klasie small, bardzo dobrze sobie radzą. Czyli co, widzimy się na Mistrzostwach Świata w tym roku gdzie? W tym roku w Libercu, także niedaleko. Pierwotnie sport ten zyskał popularność jako przerywnik w czasie zawodów jeździeckich. Współcześnie zdobywa w Polsce coraz większą popularność.